Na terenie gminy Wojnicz realizowany jest projekt dotyczący uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Dla Wojnicza jest to bardzo istotny i bardzo ważny projekt z uwagi na to, że realizacja tego projektu pozwoli skanalizować Wojnicz w około 90%. Projekt obejmuje budowę kolektora grawitacyjnego o długości około 2 km 800 m i realizowany jest w części Wojnicza położonej na południe od drogi krajowej nr 4. Jest to rejon ulic, ulicy Loretańskiej, począwszy od ulicy Zamoście, poprzez ulicę Zacisze, ulicę Wąwóz Szwedzki i dalsza część ulicy Loretańskiej w kierunku do wylotu z ulicą Krakowską i ulicę Krakowską na odcinku powiedzmy około kilometra. Na pewno w tak przepięknym terenie i krajobrazowo i przyrodniczo skanalizowanie tej części gminy Wojnicz będzie bardzo istotne dla środowiska, również dla poprawy życia mieszkańców. Realizacja tego projektu umożliwi dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wojnicz. Wykonanie tej części kanalizacji Wojnicza pozwoli nam na wyjście z kolektorami kanalizacyjnymi poza Wojnicz, poza miasto Wojnicz, po to, żeby kanalizować sąsiednie sołectwa. Wartość projektu to około 2 400 000 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania to około 1 350 000 zł. Bez możliwości skorzystania z unijnego dofinansowania ciężko byłoby w budżecie gminy znaleźć taką kwotę, żeby zrealizować cały zakres robót. Kanalizacja gminy umożliwi wypełnienie unijnych zobowiązań. Wojnicz jest w aglomeracji tarnowskiej. Nieskanalizowanie Wojnicza do roku 2015 powodowałoby, że płacilibyśmy kary za zanieczyszczenie środowiska. Także dla nas realizacja tego zakresu robót jest bardzo istotna, bo jest to, mogę powiedzieć, ostatni dzwonek, żeby uniknąć kar z tego tytułu. Poza aspektem ekonomicznym nie można zapomnieć o aspekcie społecznym przedsięwzięcia. Zakończenie projektu będzie oznaczało znaczne podniesienie standardu życia mieszkańców gminy. Każdy odczuwa te niedogodności, gdy nie ma kanalizacji, gdzie trzeba opróżniać szamba. Są to i koszty, i kłopot, a kanalizacja zbiorcza jest absolutnie komfortem i poprawia jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim ratuje też środowisko przed degradacją. Lokalne rzeczki, te fosy przysłowiowe będą czyste, nie będą zanieczyszczane tymi fekaliami, które niejednokrotnie przez te cieki płynęły. Zakończenie projektu planowane jest na listopad 2014 roku. Jest to inwestycja, która przez mieszkańców Wojnicza była od lat oczekiwana i powiem, jest realizowana z pewnym niedowierzaniem, bo kiedy na zebraniach z mieszkańcami Wojnicza mówiłem, że planujemy dwuetapowo skanalizować cały Wojnicz do końca roku, to pytania były tylko do którego roku. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te deklaracje są realizowane i że do końca roku 2014 możemy śmiało powiedzieć, że bez mała cały Wojnicz będzie skanalizowany.